W psalmie 146 słyszymy takie słowa. Pan wypuszcza na wolność uwięzionych. Pan przywraca wzrok ociemniałym. Jeśli Pan wypuszcza na wolność uwięzionych, dobrze zadać sobie pytanie, co jest moim więzieniem? Jeśli Pan przywraca wzrok ociemniałym, potrzeba, abym odkrył, co jest moją ciemnością. Moim więzieniem są z pewnością moje złe przyzwyczajenia, moje grzechy, moje słabości. A moim ociemnieniem jest brak patrzenia w taki sposób, jaki Bóg uczy mnie, patrzenia na siebie, na świat, na całą rzeczywistość. Bóg dalej mówi, że występnych kieruje na bezdroża. I tak właśnie się dzieje, kiedy nie pozwalam, aby mój wzrok był wzrokiem Bożym. Wtedy zaczynam błądzić, zaczynam być ślepym. Pan Bóg nie zsyła kary jako brak patrzenia, brak widzenia, błądzenie. Ale jest to konsekwencją tego, że nie chcę patrzeć na świat i na swoje życie oczyma Boga. Pan króluje na wieki. Bóg twój Syjonie przez pokolenia. Czy rzeczywiście pozwalam Panu królować w moim sercu? Czy pozwalam, aby On mnie uwolnił? Czy pozwalam, aby otwierał moje oczy, abym potrafił widzieć w prawdzie życie swoje i całą rzeczywistość wokół mnie?